Witam. Dzisiaj porównam dwa identyczne telefony Nokia 1100 i 1101. Pomimo takiego samego designu, w środku kryją się różnice. Pierwszą różnicą są dostępne wersje kolorystyczne. Gama Nokia 1100 to kolory żywe, takie jak pomarańczowy, niebieski widoczny na filmie, zielony i wiele innych. Gama kolorów Nokia 1101 to kolory bardziej stonowane typu srebrny, szary i tym podobne. Drugą różnicą jest waga. Model 1100 waży 93 gramy, a model 1101 waży 86 gramów. Trzecią różnicą jest czas pracy na baterii. Pomimo, że obie komórki mają te same akumulatory, to Nokia 1100 trzyma baterię na prawie 17 dni czuwania, a 1101 na aż 5 dni mniej. Czwartym mankamentem jest kolor podświetlenia. Model 1100 ma zielone, a 1101 białe. Piątą różnicą jest przeglądarka internetowa, której nie posiada Nokia 1100. Na koniec tutaj miało być podsumowanie różnic wizualnych, ale oprócz koloru ich nie ma. Na zakończenie tak wygląda tabela różnic. Dziękuję za oglądanie w całości i zachęcam do subskrypcji.